Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. Jeżeli ktoś z Was wpadnie kiedyś na pomysł, żeby kupić w markecie lub jakimś sklepie taki oto czajnik, czasami występują one z dwoma szklankami przeźroczystymi gratis, taki czajnik do herbaty, to od razu Wam mówię, nigdy w życiu tego nie róbcie. Mimo, że wygląda świetnie, herbata prezentuje się super i ogólnie czajniczek jest fajnie wykonany na pierwszy rzut oka. Jest to bardzo, bardzo niebezpieczne narzędzie, można powiedzieć, które może poparzyć nasze dzieci, nas i wszystkich, którzy będą przy tym czajniku w koło. Dlaczego tak? Przed chwileczką użyty jest około, może, nie wiem, 20-30 raz od zakupu w jednym z marketów. I przed chwileczką wlana została woda gorąca, czyściutki był wcześniej czajniczek. Herbata, jak standardowo zaparzanie. Trwało to może jakieś, nie wiem, 10 minut. Następnie wsypałem oczywiście jak zwykle cukru, trochę cytryny wlałem. No i standardowo łyżeczką plastikową mieszałem. Mieszałem, mieszałem, mieszałem. Tak jak zwykle, nic szczególnego. Uczciwie mówię, nie żebym tam czaskał. No i taka mała dziurka się tutaj zrobiła. Gdzie ona jest? Tutaj, zobaczcie. Taka mikrodziurka. Mam nadzieję, o, teraz powinno być widać. Przez tą mikrodziurkę wylała się herbata na cały blat, oczywiście na podłogę, wszędzie, ponieważ jak wiecie, jest tu 1,5 litra albo i nawet więcej. Wszystko teraz trzeba było oczyścić, szafki, oczywiście szuflady, wszędzie się herbata zlała. Na szczęście nie wlało się nic. Że tak powiem, nie wylało się nic na człowieka, czyli na mnie, czy na dziecko obok stojące, jeżeli by było, czy też po prostu na coś cennego, typu laptop i tym podobne. Tak więc jest to fajne urządzenie, ale jeszcze raz wam mówię, nie kupujcie tego, chyba że do zimnych napojów, których nie mieszacie. Tak jak mówię, mogłoby się zdarzyć jakaś krzywda. Jeżeli będziecie kupować jakieś naczynie na herbatę, to polecam jednak kupować inne, na pewno nie takie szklane. Jak widzicie, w moim przypadku tylko delikatnie pękło, a herbata wylała się, że tak powiem, ekstremalnie szybko. Tak jak widzicie tutaj. A co by było, gdyby wylało się, że tak powiem, całe by pękło? Jeżeli bym używał jeszcze jakichś metalowych łyżek, to już w ogóle mogły pęknąć całe i nagle wszystko by się wylać. Szczególnie jeżeli to nosicie. To też jest tutaj takie dosyć luźne. Nie pękło tutaj na szyjce, jest bardzo mocne, ale jest to z czasem luźne. Na początku było to sztywniutkie, a teraz, jak widzicie, jest to dosyć luźne. Tak więc ja się uparłem, żeby kiedyś to kupić. Nawet niedawno, bo po prostu pamiętam, jak byłem mały, to czymś takim była herbata. Było to bardzo fajne, mi się to zawsze podobało i z tego nalewać. Po prostu to herbatę było widać. Ale już teraz zmieniam zdanie na ten temat i uważajcie na to, jeżeli macie takie czajniki. Nie zachęcam, nie zalecam wam użytkować ich. Na pewno nie do gorących napojów typu herbata i kawa. Wylać się z tego może w każdej chwili i to pęknąć. Nie mówię, żebym tu czaskał jakimś metalowym narzędziem. Okej, mam nadzieję, że skorzystacie z tej wiedzy i ewentualnie innym też powiecie, żeby tego przy dzieciach szczególnie nie użytkowano, bo można się bardzo łatwo poparzyć. Okej, z mojej strony to tyle. Trzymajcie się. Miłej niedzieli. Pozdrawiam i zachęcam oczywiście do subskrypcji mojego kanału z poradnikami. Cześć Wam!